tak bardzo jak na Venice Beach w LA. To co to znaczy? Właśnie no Venice Beach jest taka bardzo taka, no takie badziewie, no takie typowo takie beach badziewie, rozumiesz? Żadnej klasyki w tym nie ma, ale są po prostu takie miejsca. Że masz totalnie wszystko, masz na beachwear. No, na plażę. No, to jest takie cute, na plażę, cover up, zobacz. No. Ładny, nie? Tego, taki nie? Kolor ma fajny. Where is the price? No price? No, there is a price. 110 baksów. Czyli jak ktoś potrzebuje stroje kąpielowe, to tutaj jest good place. Przez 50% off masz. Jakbym, to mojej mamie bym musiała kupić, tylko że ja mam kupę różnych takich, co ja w domu jej dam. Jak jakiś mam niebieski Ralph Lauren, co mi noszę, chyba 100 za niego dam. I chcę tą taką popatrzeć. Ja. Yeah. Czym? Ja muszę zaraz zdjęcie, to jak będziemy wracać. Na razie masz na filmie, bo zdjęcie to muszę wyłączyć wtedy aparat. Dobra, ja chcę zrobić taki kontynuację. To już wychodzimy. Więc idziemy sobie w stronę jeziora. Tak. Czyli tak to tu wygląda, o, takie amerykańskie, ale się bardzo rozrosło. Kiedyś to taka wioska była, teraz już się tak zrobiło, że normalnie jak Ameryka. Więc my idziemy sobie tak w stronę jeziorka. Wiesz, jakie takie badziewie jest, takie no totalnie, wiesz. No ale ten takie badziewie to ma też swój urok, nie? Dokładnie. Bo tak by było pusto, jakby się szło i nic nie było. No, tak jest. Typowo takie właśnie. Tak jak u nas ludzie. No dokładnie, właśnie. Budka przy budce. Tak, tak, tak. Ale u was chociaż są jakieś takie fajne smażalnie ryb, a u nas to są takie nie za ciekawe. Właśnie o to mi chodzi, o tą knajpę, co ma ten taras tam na lewo. A ten mój Lakeside, ty, ale ja już nie ma tej mojej knajpy. Nie ma. Ty, w ogóle tego budynku nie ma, to była moja knajpa tutaj no. Ulubiona. Tu, w tym miejscu. Właśnie byłam kilka lat i już rozebrali. Wiesz, za dobre jedzenie było bardzo dobre, no ale ceny też mieli, więc wiesz jak to jest. Dobre jedzenie, nie każdy to doceni, tylko patrzą na price. No i zbankrutowali na pewno. A tym było jedzenie takie sobie. I przetrwało. Ale przetrwało i my też tam pójdziemy, bo jest po prostu bardzo ładny widok na jezioro. Tu mamy jeszcze więcej. I know, to jest wszystko about the beach. Tam masz, to później pójdziemy, jak już tak słońce się zrobi, choć tu pójdziemy, żeby po prostu, jaki ładny house, jaki ładny teraz tam, nie? Super, taki house. Pamiętamy, my was też któregoś dnia zaprosimy tam u was. No dobrze, no to pójdziemy. Oj, już tam, dobra, już. To zaprosi, ale tu jest busy. Hey guys! Hi! Yeah, can we get some nice view? I know everybody wants a nice view, right? But something, you know, we're not in a rush. We can wait a few minutes. Oh yeah, that's good. It's a little bit higher than the other level. That's perfect. Good, yeah. Tak. Yeah, just two of us.